Cześć wszystkim, dawno też mnie nie było, bo za dużo się u mnie też nie działo. Teraz jakoś tak ruszyłem z pracami. Ogólnie, jak wiecie, kto ogląda, mam papę na dachu i tam były kondrolaty tylko nabite. Na obecną chwilę mam już kupioną blachę modułową z budmatu. No jest z tego sporo, brązowa w macie. Jaki tam numer koloru, tu nie pamiętam dokładnie. No i łaty też musiałem kupić na całość. Tu jest chyba 500 metrów bieżących bodajże, a jeśli nie ma tu, to jeszcze jest na strychu, bo co mi zostało wcześniej. Kręty tak samo brałem te 6x160, to są, co można sobie poziomować łaty. Oczywiście zamawiane z internetu, bo przecież u nas to wszystko jest drożej. Takie coś kurde w tym stylu. No, na Torxa oczywiście. Wziąłem też parę takich tych podkładek na testy. Nie wiem, czy ten majster, co będzie mi kładł, będzie chciał to podkładać, czy nie. To są tak samo z kolorami. Jak nie, to będzie się docinało te kliny. No, pierzenia blacha, to jest tam w tych arkuszach. Też będziemy gieli na giętarce. Oczywiście te gąsiory, rynny. Rynny to z kaczmarka, te plastikowe. Jest tych różnych klamotów wszędzie, ale na pewno trzeba trochę tego materiału zgromadzić, żeby mieć czym robić. Też nie posprzątałem, wiaderko odfugowania zakładałem w kotłowni płytki na podłodze, tak mnie ruszyło, że mówię, kurczę, no fajnie by było, jakby już takie jedno pomieszczenie było ogarnięte, tym bardziej jak bym chciał wstawić jakiś piec na zimę czy coś, to no już te płytki są, to już no, nie będzie trzeba przestawiać, no wiadomo, na ścianę jeszcze by można, ale jak nie jest ocieplone, no to nie ma sensu. Płytki są 60x60 z Leroy. No, mi się zamkły. Nie są złe. Kratka jest, też zamontowałem, nawet mi się udało w miarę podnieść, że chyba jest milimetr niżej. Tutaj nie mam zakończone. Drzwi się zamykają, bo drzwi nie są te, co mają być jeszcze docelowe. Dopiero jak zamontuję drzwi, to płytką się dojedzie. Akurat są odłożone te kawałki. A odpadów mi zostało. A nie, te to są te odłożone właśnie. To mam trzy kawałki. O, a odpadów zostało tyle. Także no, na styk. Wziąłem chyba 9 paczek. Tam w paczce jest po 4 sztuki. Myślałem, że jeszcze coś zostanie. A tu jeszcze brakło. Ogólnie fajnie, podoba mi się. Jak na moje umiejętności to wyszło fajnie. Już takie echo się robi. Kładłem na ten system z tymi motylkami. Jedni narzekają, że jak się dokręca, się rozjeżdża. Jak się przytrzyma ręką, to nie jest powiedziane, że wszędzie się rozjedzie. Wiadomo, wszystko z głową trzeba robić. Ja też nie jestem płytkarzem, ani tam kimś zawodowym kimś. I dałem radę. Grzebień dziesiątka, żeby było na czym uciec. Tutaj to się nic nie zmieniło. Jedynie co, to sobie fotel wstawiłem, żebym mógł sobie usiąść. O, z temperaturą. Mam te 38 stopni, 28 stopni.
No, dorobiłem się też internetu. Także mam podłączony router normalnie, no, ładowarka od telefonu, karta wsadzona, a już internet jest. Można sobie podłączyć jakąś kamerę czy coś, też odbiera. Tutaj mam też kupione okno dachowe. Czy to akurat jest wyłaz? Ale też wszystko będziemy montować, jak będzie ten dach. To jest tu z Fakro. Wszystkie plastikowe. Może są trochę droższe, ale myślę, że nie będzie problemu z nimi. No i to w sumie na tyle. Jak będę działał z dachem, to myślę, że też coś nagram. Wiadomo, że ktoś jeszcze, jak nie jest na tym etapie, jest ciekawy, też by chciał zobaczyć. Także do zobaczenia i pozdrawiam, hej.